witam Was bardzo serdecznie na kolejnej lekcji WF-u. Do dzisiejszej lekcji WF-u potrzebujemy tylko 4 kredek. Może troszkę bliżej. 4 kredki obojętnego koloru. Każdą lekcję WF-u zaczynamy delikatną rozgrzewką, żeby pobudzić troszkę organizm. Nawet odkładamy na to chwilę kredki i zaczynamy. Biegniemy sobie po pokoju. Jeżeli nie mamy miejsca, możemy w miejscu swobodnie uginamy ręce, uginamy nogi. Rozpoczynamy krążenie na przemian stronne. I do tyłu. Również na przemian stronne. Wyznaczały zamiast machołków czy stożków. Będziemy sobie ustawiać te kredeczki, które nam limitowały naszą drabinkę koordynacyjną. No więc rozkładam sobie 4 kredki. Raz, 2, 3 i 4. I uwaga. Zaczynam swobodnie teraz krok podstawny, dostawny. Cały czas w kierunku, twarzą w kierunku jednej strony, czyli do kamery. I atakuję lewa noga, hop, i wracam prawa noga. Hop, możemy dołożyć ręce, jeżeli mamy na tyle miejsca. Przechodzimy teraz do przedataku. Tak samo przedataku wykonujemy cały czas twarzą w jednym kierunku, żebyśmy w jedną stronę atakowali lewą nogą, drugą stronę prawą nogą. Pokazuję swobodnie. O, i zmiana prawą stronę. I znowu lewa strona. I prawa strona. Ok, przechodzimy. Mamy drabinkę koordynacyjną z naszych kredek. Próbujemy przebiec swobodnie i wracam jedną stroną i znowu atakuję. O, druga strona. O, wracam tyłem. O, wracam drugim tyłem. O, trzeci raz tyłem. O, czwarty raz tyłem. OK. Teraz będziemy próbować przebiec bokiem, z tym, że noga lewa atakuje za każdym razem. Z powrotem tylko tak. Czyli jeżeli jestem ustawiony do kredki lewą nogą przy lewej nodze, atakuje zawsze tylko pierwsza atakuje lewa noga. Czyli jest raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa, hop. Na nogi, raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa, hop. Zatrzymaj. Okay. Próbujemy teraz zrobić przeplatankę nad naszymi kredkami, czyli nad naszą drabiną koordynacyjną. I drugą stronę. Hop. 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 Hop.
Uważamy oczywiście na bezpieczeństwo, jeżeli mamy mało miejsca, możemy sobie troszkę przesunąć to. Jeszcze raz pokażę, atakujemy. Najpierw zaczynamy z tyłu, żeby się nie pogubić, czyli idzie noga, noga do tyłu, do przodu, hop. Kolejne ćwiczenie koordynacyjne wykonywane na naszej tablicy. Będziemy atakować raz prawą nogą, raz lewą nogą. Pokazuję na spokojnie, czyli wchodzę, atakuję prawa noga, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, dwa, trzy. Odwracam się i wracam to samo. Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. I próbujemy przesunąć się, żeby nie było lepiej widać. I możemy szybciej. Raz prawa noga przechodzi, raz lewa. Kolejne ćwiczenie koordynacyjne na naszej tablicy. Będziemy próbowali zrobić odstęp do dostawki przodem. Czyli jest hop, 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 hop. I tak samo, obracam się i wracam. Jest. Jeszcze raz, hop. Ok. Teraz ustawiamy sobie, wyobrażamy sobie, że to jest nasza drabinka. Skakujemy do środka, czyli do środka i na zewnątrz. Czyli jest hop, 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 hop. Do środka nazwę, do środka nazwę, do środka nazwę. Uważamy, żeby oczywiście nie nadepnąć stopą na nasze przybory. Kolejne ćwiczenie. Przeskakujemy obu nóż. Zwracamy uwagę, żeby nam ręce pomagały. Nie mamy przyklejenia, tylko cały czas tak samo. Kolejne ćwiczenie. Próbujemy skakać dwa razy prawa noga, dwa razy lewa. Czyli zaczynamy dwa razy prawa, czyli jest raz, dwa, raz, dwa. Raz, dwa, raz, dwa. Raz, dwa, raz, dwa. Raz, dwa. Ok. Ostatnie ćwiczenie na dzisiaj. Przeskakujemy 4 razy prawą nogą, 4 razy lewą. Zaczynam. Raz, dwa, trzy, cztery. Wracam się i mam. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Ok. Dziękuję bardzo. Jest to propozycja ćwiczeń, które możemy wykonać. Macie swoją wyobraźnię, możecie sobie spróbować czy dołożyć ćwiczenia na naszej fantastycznej, krechowej tablicy koordynacyjnej i zapraszam do wspólnej